Cześć, witajcie, ja jestem Rotan, witam was po dłuższej przerwie, bo nie było mnie, no... Z 2 miesiące nie wrzucałem żadnego filmu, chyba coś takiego. No ale cóż, mam maturę, nic nie zrobię, muszę się uczyć niestety. Ale dzisiaj mam dla was książkę autorstwa Martina Amisa pod tytułem Martwe dzieci. Na wstępie chciałbym raczej zaznaczyć, że książka jest dla starszych czytelników, a może nie do końca starszych, a takich dojrzałych emocjonalnie. No bo jeśli kogoś mieszą na przykład słowa narkotyczno-alkoholowa orgia, no to lepiej, żebyście wyłączyli ten film już teraz. Dlaczego tak mówię? Ano dlatego, że jest to satyra na konsumpcjonizm i hedonizm w Wielkiej Brytanii w latach 70. i całość jest opleciona raczej czarnym humorem. Z góry przepraszam za wszystkie niecenzuralne słowa. Jeśli takowe się pojawią, to tylko i wyłącznie na potrzeby prezentacji tej książki. Może krótkie wyjaśnienie dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, czym jest hedonizm i konsumpcjonizm. Hedonizm jest to taki pogląd, który uznaje osiąganie przyjemności i rozkoszy za najwyższy cel życia. Natomiast konsumpcjonizm jest to taka postawa życiowa, która uznaje materię, ilość posiadanych dóbr za wyznacznik jakości życia. Przykładem takiej postawy, takiego życia może być właśnie ta wcześniej wspomniana narkotykowo-alkoholowa orgia. Martwe dzieci zostały podzielone na 3 części. Boże, to bardzo źle brzmi, ja wiem, ale chodzi o to, że akcja dzieje się w pewien weekend i dlatego nazwy tych części to kolejno piątek, sobota i niedziela. Z czego ta ostatnia ma tylko 3 rozdziały. Co więcej, co 10 rozdziałów, a jest ich w książce bodajże, jeśli się nie mylę, 72, mamy opisaną historię jednego z bohaterów. Książka opowiada o grupie młodych ludzi, którzy zbierają się w rezydencji pod Londynem, aby spędzić ów weekend na ponownie wspomnianej już narkotyczno-alkoholowej orgii. A teraz nie pozostało mi już nic innego, jak krótko zaprezentować wam mieszkańców Appleseed. Quentin Villers, wysoki, elegancki, jasnowłosy, wytworny. Osobiście wyobrażałem go sobie jako takie połączenie Willa i Jema z Diabelskich Maszyn, tylko że takiego zepsutego, no wiecie, zamiast srebrnego proszku bierze narkotyki, coś w tym stylu. Andy Andorno, wysoki, ciemnowłosy, agresywny, skory do awantur. Andy jest takim typem bad boya, bym powiedział. Jeździ na motorze bez koszulki, zaczepia nieznajome panny. Ponadto ma pewne obrazy, które pojawiają mu się w głowie, które nazywa fałszywymi wspomnieniami. Giles Coldstream. Niewysoki, bojaźliwy, jasnowłosy, bogaty. Każda postać jest ciekawa. Generalnie ta książka opiera się na tych wszystkich ciekawych postaciach. Natomiast Giles zaciekawił mnie osobiście od samego początku, ponieważ ma pewną fobię. Mianowicie boi się zębów, boi się utraty tych zębów i wszystkiego, co może do tego doprowadzić. Ponadto nie jest za bardzo zainteresowany seksem, natomiast gin pije na umór. Keith Whitehead. Bardzo mały, bardzo gruby, nadworny karzeł probostwa Appleseed. On jest bardzo poszkodowany przez życie, przez matkę naturę. Jeśli komuś w tej książce można współczuć, to właśnie jemu. Celia Villers, krzepka, włosy nieokreślonego koloru, prostolinijna żona Quentina. Ona chyba najbardziej nie pasuje mi do tego towarzystwa. Jest taka niewinna, dobra dziewczyna. Po prostu, no, oczywiście bierze udział w tych wszystkich ich orgiach, bierze te narkotyki, pije alkohol, ale no, poza takim jednym fragmentem, o którym się dowiecie w jej historii, no, chyba niespecjalnie mi tam pasuje. Diana Perry. Brunetka, kanciasta, kłótliwa, przyjaciółka Andy'ego.
Ona jest raczej taka zamknięta w sobie, odcięta trochę od całej reszty towarzystwa. Nie dogaduje się ostatnimi czasy z Endym, tyle mogę powiedzieć. Ale za to jej historia jest również bardzo, bardzo ciekawa. Mówię, te historie, które są co 10 rozdziałów, są chyba najciekawszymi fragmentami tej książki. To już wszyscy stali mieszkańcy rezydencji, musicie przyznać, że jest to dosyć ciekawe grono. Ale na owy weekend zostają zaproszeni przez Quentina jego przyjaciele, Amerykanie, którzy zdaje się znają go od trochę innej strony. Są to Roxanne Smith, bujne kształty, rudowłosa. Okej, stał się prawdziwy cud, bo i moja bateria się rozładowała, i miejsce na karcie się skończyło, więc jestem z powrotem, ale zgubiłem wątek. O czym to ja mówiłem? Ach tak, o Amerykanach. Roxanne już przedstawiłem, więc idziemy dalej. Marvel Basshart. Niski, owłosiony, apodyktyczny Żyd, który twierdzi, że jest w stanie przygotować każdą substancję odurzającą. Oraz Skip Marshall, wysoki, flegmatyczny Amerykanin z południa. Ponadto zaproszeni przez Quentina goście żyją w trójkącie. Pozostały nam już tylko dwie postacie. Srebrnowłosa, pogodna dziwka o złotym sercu Lucy Littlejohn, którą panowie z Appleseed mieli okazję poznać wcześniej. Oraz tajemniczy Johnny. Johnny w zasadzie nie jest jako tako oddzielnym mieszkańcem Appleseed, a na początku książki jest opisany tylko i wyłącznie jako kawalarz. Mogę wam zdradzić, że te kawały były raczej szokujące dla mieszkańców, wywoływały pewne poczucie niebezpieczeństwa oraz agresję, a niektóre z nich faktycznie zapadły mi dosyć dobrze w pamięć. To by było na tyle, jeśli chodzi o bohaterów. Mówię, nie każdemu ta książka może się spodobać. Nie będę zdradzał nic więcej z fabuły, bo uważam, że opisy postaci powinny wystarczyć, żeby zachęcić albo zniechęcić do jej przeczytania. Mi osobiście bardzo się podobała, ale mnie ogólnie ciekawią takie rzeczy. Uważam ten cały rozpad osobowości, rozpad człowieka, gnicie, taką dezintegrację trochę, popadanie w te wszystkie nałogi, alkoholizm, narkotyki za niezwykle fascynujące i dlatego właśnie też bardzo podobał mi się serial Skins. Jeśli dotrwaliście do tej części filmu, to nie pozostaje mi już nic innego, jak tylko zaprosić was do jej przeczytania. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jakiegoś ciekawego komentarza. Możecie zgadywać, kim jest ów tajemniczy Johnny. Mamy Andy'ego ze swoimi fałszywymi wspomnieniami. Mamy Quentina, który jest, mieszkańcy Appleseed nie znają go tak jak Amerykanie. Mamy Silię, która wydaje się oczywiście taka najmniej pasująca do całego towarzystwa, taką spokojną. Dalej mamy jeszcze oczywiście Keitha, który jest niski, który jest bardzo gruby. Może ogólnie wszyscy go tam raczej gnoją, że tak powiem. Więc też ma swoje podstawy, żeby sprawiać kawały. Więc naprawdę myślę, że trzeba przeczytać tą książkę, żeby się dowiedzieć, kim ów tajemniczy Johnny jest. Jeśli chcecie być na bieżąco, to pod moim filmem tutaj gdzieś powinien być jeszcze, z tego co kojarzę, czerwony guziczek z napisem subskrybuj. Wystarczy, że go naciśniecie, a później naciśniecie dzwoneczek i będziecie otrzymywać powiadomienia, kiedy tylko dodam nowy film. Postaram się, żeby to było częściej niż raz na 2 miesiące. Teraz niedługo będą wakacje, więc myślę, że spokojnie mi się to uda. To by było na tyle. Jeśli chcecie się dowiedzieć, kim jest ów tajemniczy Johnny, to wiecie co robić. Do zobaczenia, pa! Thank you.